Dzień dobry, nazywam się Jacek Gorzałek. Mam dzisiaj okazję być gościem w Instytucie Pamięci Narodowej w Poznaniu, oddział Ziem Ludzkich. Dobrze mówię, czy to? Punkt zamiejscowy. Punkt zamiejscowy. Proszę Państwa, sprawa jest tego typu, że od wielu, wielu miesięcy otrzymujemy różnego rodzaju zapytania. Często pojawia się to w dyskusjach. Na jakiej zasadzie funkcjonuje IPN? Na jakiej zasadzie można złożyć wniosek o udostępnienie interesującej nas dokumentacji? I jakie trzeba spełnić wymogi formalne? I myślę, że od tego zaczniemy, Krzysztof, prawda? Bo ja wielokrotnie będąc tutaj też spotykałem się z tym, że tłumaczyłeś ludziom, jak to wygląda, bo każdemu się wydaje, że o, przyjdę z ulicy, prawda, i sobie tą sprawę załatwię. Krzysztof, ja Tobie głos oddaję, muszę się przedstawić na początku. Oczywiście, nazywam się Krzysztof Mazur, jestem pracownikiem Instytutu Pamięci Narodowej. Generalnie na początek takie krótkie wyjaśnienie, że IPN, czyli Instytut Pamięci Narodowej, to nie tylko i wyłącznie archiwa, ale też szereg innych działań, typu działania edukacyjne, naukowe, czy też śledcze, lustracyjne, ale no tutaj jakby Instytut głównie jest skojarzony przede wszystkim z działalnością archiwalną, czyli udostępnianiem dokumentacji archiwalnej. I tutaj rzeczywiście jest taki problem, że często ludzie nie wiedzą dokładnie, na czym polegają procedury i o jakie dokumenty mogą się starać. Więc tutaj pokrótce może postaram się wszystko po kolei wyjaśnić. No nie wiem, może by Pan chciał o coś konkretnego zapytać. Znaczy przede wszystkim interesuje mnie kwestia wniosku. Kto może, na przykład bardzo często na forach już genealogicznych spotykam się z tym, z takim problemem, że ludziom się wydaje, że po prostu w IPN-ie, w Instytucie Pamięci Narodowej nie ma żadnych dokumentów odnośnie ich dziadka, że jeżeli są dokumenty, to są to dokumenty świadczące tylko i wyłącznie o jakichś prześladowaniach, czy to z okresu II wojny światowej, czy zaraz w okresie stalinowskim, czy jeszcze później w stanie wojennym, czy w tym okresie. Ale też ja wiem o tym, że na przykład są bardzo ciekawe rzeczy, takie jak akta paszportowe, prawda? Czasem też zdarzają się teczki dowodowe, z tego co mam możliwość sobie sprawdzić. Na jakiej zasadzie można taką, powiedzmy taką, przykładowo przychodzę tutaj jako petent i chcę uzyskać teczkę paszportową, akta paszportowe swojego dziadka. Jak mogę to zrobić? Okej, to może na początek powiem, z czego się składa zasób archiwalny Instytutu. To oczywiście. Czyli to, tak jak Pan wspomniał wcześniej, może raczej to tak uogólnie, w naszych archiwach znajdują się dokumenty po szeroko rozumianych organach aparatów bezpieczeństwa. Mam tu na myśli, czy to Urząd Bezpieczeństwa, czy to jako służby cywilne, czy też jako służby wojskowe w postaci WSW chociażby, czyli Wojskowej Służby Wewnętrznej. I to jest jakby główny zasób Instytutu Pamięci Narodowej. Poza tym mamy też również część dokumentów po tak zwanych represjach, jakbyśmy powiedzieli, nazistowskich, a także część dokumentów po represjach sowieckich. Natomiast główny jakby trzon zasobu Instytutu Pamięci Narodowej stanowią dokumenty po tych organach bezpieczeństwa. I tak jak tutaj Pan wspomniał, wśród tych materiałów archiwalnych są także akta paszportowe. Jest to tyle ciekawa rzecz, na przykład dla osób, które prowadzą badania genealogiczne, że w tych aktach paszportowych są fotografie poszczególnych osób. No i pamiętajmy o tym, że praktycznie każdy, kto wyjeżdżał za granicę, no musiał takie akta paszportowe posiadać, więc to też jest szansa na to, że jak w jakiejś innej instytucji nie możemy znaleźć śladów na temat jakiejś osoby, no to tutaj w Instytucie Pamięci Narodowej takie akta paszportowe są, gdzie będzie poza tym wspomnianym przeze mnie zdjęciem, formularz, będzie informacja o wyjazdach zagranicznych, to wbrew pozorom są bardzo ciekawe też. Tak, bo tam jest zakład pracy, szkoła, tak, albo dajesz, tak, ja pamiętam, tak, miałam swoją teczkę taką paszportową, jak wyjeżdżałem do Czechosłowacji ówczesnej. Dokładnie. Tam jest szkoła wyszczególniona, gdzie ojciec pracował, gdzie matka, tam są wszystkie dane. Szczegółowe informacje. Ten wniosek paszportowy właśnie odbiega od dzisiejszego wniosku, że tym dzisiejszym nie trzeba już tu dalej podać. Natomiast no, jest bardzo, no byśmy powiedzieli, zasada jest jakby podobna, no trzeba wypisać te dane. A co do tego udostępniania, to praktycznie czy każda osoba może składać taki wnioskNo teraz zależy, o kim mówimy. Jeżeli prowadzimy badania genealogiczne i szukamy informacji na temat czy to naszego dziadka, czy no może naszych rodziców, czy pradziadków, to jak najbardziej taka osoba może przyjść złożyć taki wniosek. Ona go musi złożyć i podpisać w obecności pracownika IPN-u, bądź wysłać pocztą, ale za poświadczeniem notarialnym. Natomiast bardzo ważne jest, żeby przy takim wniosku wykazać stopień pokrewieństwa oraz przedstawić dokument, który potwierdza, że na przykład ta osoba nie żyje. Nie możemy przyjść w imieniu dziadka, który żyje, złożyć taki wniosek, jakby to prawnie jest niemożliwe. Trzeba wtedy pofatygować się z dziadkiem, załóżmy. Dziadek może przekazać nam pełnomocnictwo i wtedy my prowadzimy tę sprawę.
Natomiast jeżeli ten dziadek żyje, no to nie możemy jakby za niego tego wniosku złożyć. Czyli zawsze wniosek składa albo osoba, która jest zainteresowana, albo osoba, którą, na którą te dokumenty dotyczą, albo członek najbliższej rodziny, bądź dalszej, jeżeli nie ma tej najbliższej. Natomiast no wtedy musi mieć akt zgonu i dokumenty potwierdzające tą stopień pokrewieństwa. To tak powierzchownie może wydawać się skomplikowane, natomiast procedura polega na tym, że jeżeli szukamy informacji na temat naszych zmarłych krewnych, my możemy przyjść, natomiast jeżeli nasi krewni, którzy żyją, chcą szukać jakichś informacji, no to oni muszą sami tu przyjść, złożyć wniosek. Ale też istnieje forma pełnomocnictwa z tego, co wiem. Wtedy, jak składają ten wniosek, mogą przekazać pełnomocnictwo i wtedy ta osoba, która otrzymuje pełnomocnictwo, właściwie tą sprawą się już wtedy zajmuje bez problemu. A teraz takie, przepraszam, że wszedłem w słowo, ale jest takie pytanie, kwestii formalnej. No, załóżmy, szukam informacji o swoim nieżyjącym dziadku, czyli w jaki sposób ja jestem w stanie udowodnić ten stopień pokrewieństwa, czyli wykazać się na przykład, że skoro był to dziadek ze strony mojej mamy, że to był jej ojciec i do tego dołączyć, załóżmy, akt zgonu, prawda? Tak? Tak. Na tej zasadzie. Generalnie polega to na tym, że no w takie, taki stopień pokrewieństwa możemy wykazać na podstawie na przykład takich dokumentów jak akty małżeństwa, akty urodzenia. Jeżeli mówimy na przykład o takim dziadku ze strony mamy, no to oczywiście potrzebujemy swój dowód osobisty. Potrzebujemy na przykład akt urodzenia mamy wtedy, bądź akt małżeństwa. No i wykazujemy tam mamy informację, kto jest jakby rodzicem naszej mamy i wtedy ten stopień pokrewieństwa występuje. Jest problem czasami, żeby taki akt zgonu wobec takich dziadków, którzy polegli w czasie wojny, żeby go zdobyć, bo ta sprawa polega na tym, że no, wiadomo, jak była zawierucha wojenna, to nie zawsze takie dokumenty były wystawiane, bądź one przepadały też w czasie wojny i to było bardzo powszechne, to wtedy jest taka furtka, że możemy rozpatrzyć ten wniosek na podstawie takiego krótkiego oświadczenia, gdzie podamy informacje, dlaczego tego aktu nie mamy. Natomiast jednak, jeżeli ta osoba zmarła po 1945 roku, no to jednak w dzisiejszych czasach w zdecydowanej większości te akty zgonu są. Dzisiaj jest o tyle ułatwione, że nie musimy jeździć do konkretnego urzędu stanu cywilnego, gdzie ten zgon był zgłoszony, tylko możemy iść do dowolnego urzędu stanu cywilnego, nawet nie związanego z naszym obecnym miejscem zamieszkania. Idziemy, składamy taki wniosek, czasami otrzymujemy na poczekaniu, czasami trzeba czekać 2-3 dni, a czasami jest taka możliwość, teraz w czasie pandemii jest o tyle komfortowe, że można elektronicznie mamy platformę ePUAP, sam z niej korzystam, to jest jedna z lepszych form załatwiania takich spraw. I tam się płaci chyba tak naprawdę 30 groszy drożej, czy na złotówkę drożej za jakąś opłatę, natomiast te akty się wtedy otrzymuje w formie pocztową i w formie pocztowej i wtedy można je wykorzystać do takich badań. Teraz no załóżmy, że składamy taki wniosek, już mamy wszystko, prawda, dogadane, kwestie formalne. Teraz ja bardzo bym chciał wyjaśnić tej kwestii oczekiwania, bo wielokrotnie spotykałem się na forach, zresztą broniłem tutaj Instytutu Pamięci Narodowej, bo sam korzystam i wiem, jaki jest czas oczekiwania i wiem, dlaczego tak się dzieje, że trzeba tyle czasu oczekiwać. Gdyby pan mógł tutaj powiedzieć kilka słów, że bo ludzie bardzo często zarzucają, a złożę wniosek do IPN-u, a czekam tu już pół roku, a czekam rok, właściwie to pewnie nic nie mają i tak dalej, gdzie cała seria zarzutów. Gdyby pan po prostu powiedział, dlaczego tak jest, dlaczego ten czas oczekiwania jest taki, a nie inny i czego się możemy spodziewać, prawda? Czy jest jakaś możliwość, opcja skrócenia tego oczekiwania i tak dalej? No tutaj oczywiście nie będę oryginalny i będę bronił kolegów z Instytutu. Problem polega na tym, że ta procedura jest bardzo skomplikowana. Każdy myśli, że jak taki wniosek złoży, to pracownik idzie do archiwum, sobie wyciąga taką teczkę i ma z głowy. No niestety tak to nie jest. Jeżeli przejrzymy sobie taki wniosek, który składamy w Instytucie, to no, składa się z kilku stron, gdzie trzeba podać szczegółowe informacje o miejscach pracy, o miejscach zamieszkania, o ewentualnych wyjazdach zagranicznych, o ewentualnych represjach. I trzeba pamiętać, że te dokumenty bardzo często nie są jakby w jednej teczce, tylko one są porozrzucane. Te dokumenty, kolokwialnie mówiąc, trzeba powyciągać, nazbierać. Tutaj też ważna taka kwestia, jeżeli ktoś składa wniosek na przykład mieszkający w Zielonej Górze, to jego sprawa będzie rozpatrywana w Poznaniu. I to jest takie bardzo ciekawe, że tutaj nie ma znaczenia, gdzie mieszkała ta osoba, na którą szukamy dokumentów. Znaczenie ma jakby miejsce zamieszkania wnioskodawcy. Jeżeli wnioskodawca mieszka w Zielonej Górze, składa taki wniosek tutaj w Zielonej Górze, jego sprawę realizuje oddział w Poznaniu
I wtedy oddział w Poznaniu jest jakby zobligowany do ściągnięcia wszystkich dokumentów z terenu całego kraju. To jest o tyle ułatwione, bo kiedyś było coś takiego, na zasadzie spotkałem z takim przypadkiem pana, który przyszedł tutaj i tłumaczył mi, że pojechał do oddziału w Lublinie, bo wiedział, że jego dziadek mieszkał w Lublinie i myślał, że po prostu będzie mógł tam oddział w Lublinie jakby tą sprawę załatwi. No, oddział w Lublinie z automatu jakby jest zobowiązany, że przekazał tą sprawę do Poznania i wtedy Poznań ten wniosek mu realizował, ale jest to tyle komfortowe, że wtedy ta osoba wnioskodawca się nie martwi, bo jakby jest już na barkach Instytutu. Dlaczego tak długo? No, trzeba polegać na tym, że w ostatnim czasie, w ciągu 3-4 lat Instytut dostał wiele nowych zadań ustawowych w związku między innymi z realizacją takich ustaw jak ustawa dotycząca świadczeń dla działaczy opozycji i osób represjonowanych, czy też bardzo kontrowersyjna sprawa związana z obniżką emerytur dla funkcjonariuszy aparatu bezpieczeństwa. No, jakby, no nie jest tajemnicą, że tutaj no, Instytut kadry się wcale jakby nie zwiększyły, a tych zadań... A obowiązków przybyło. Przybyło. W ostatnim czasie ta sprawa troszkę jakby ruszyła naprzód i te wnioski rzeczywiście są realizowane w ciągu kilku miesięcy, a nie tak jak kiedyś bywało, że nawet w ciągu roku czy nawet dłużej. Mhm. Ale to nie wynika z tego, że pracownicy IPN-u nic nie robią, tylko że tych obowiązków jest naprawdę dużo. Co do formy skrócenia, no to tutaj ciężko o tym powiedzieć. Staramy się robić ewentualne wyjątki, jeżeli chodzi o osoby bardzo już w podeszłym wieku. No to wtedy, o ile jest taka możliwość, to staramy się to przyspieszyć, tylko że też trzeba brać pod uwagę fakt, że to też zależy, gdzie fizycznie te dokumenty są. Mhm. Jeżeli te dokumenty są gdzieś w jakimś innym oddziale, bo na przykład dziadek był represjonowany na Lubelszczyźnie, no to te dokumenty będą w gruncie rzeczy wiadomo, że będą w Lublinie. Więc te dokumenty trzeba sprowadzić, je trzeba przejrzeć. Jeżeli te dokumenty już będą, no to tutaj ta forma udostępnienia jest o tyle komfortowa, że osoba, która składa taki wniosek, otrzymuje jakby komplet dokumentów na swój temat bezpłatnie w formie kserokopii. No też trzeba mieć świadomość tego, że nie jesteśmy jedyni składając wniosek do Instytutu Pamięci Narodowej. Trzeba też pamiętać o tym, że te badania genealogiczne w ciągu ostatnich 3-4 lat też poszły, zyskały bardzo dużą popularność, no i tych wniosków jak wiadomo, przybywa po prostu. A też trzeba pamiętać o tym, tak jak pan wspomniał, że mamy też inne rodzaje wniosków, takie jak wnioski dziennikarskie, naukowe. Gdzie o tym myślę, że jeszcze o tym opowiemy. Natomiast to wynika, te opóźnienia, czy też ten czas wydłużony, wynika z tego faktu, że jakby technicznie jest to, nie jest takie proste, jakby mogło się nam wydawać, że idzie pracownik, wyciąga teczkę i już ma gotową. Sam będąc w Poznaniu spotkałem się z takimi komentarzami typu ja dzisiaj przyszedłem, to złożyłem wniosek, to mam poczekać na tą teczkę tu, czy tam pójść na kawę. No niestety tak, aż tak szybko to tak nie działa i w ostatnim czasie i tak to poszło znacznie do przodu. No tak, zauważyłem, że poszło troszeczkę inaczej się to dzieje, bo sam mam wniosek dziennikarski i wiem jak to działa, prawda? To fakt, czasami to jest deprymujące, jak się czeka, no ale to trzeba mieć wyrozumiałość i się już tej wyrozumiałości nauczyłem. Teraz może właśnie o rodzajach wniosków byśmy porozmawiali. To tak na przyszłość dla osób, które byłyby zainteresowane jakąś taką stałą, dłuższą współpracą, prawda? Zacznij może od naukowego, dziennikarskiego, tam parę słów bym prosił. Powiedzmy, że jak do tej pory ten wniosek, który omawialiśmy, to jakby była jedna kategoria wniosków, tak. Czyli składany albo na osobę konkretną, żyjącą, przez osobę żyjącą, albo przez krewnego, który... Taki wniosek dla Kowalskiego można nazwać kolokwialnie. Natomiast też mamy, realizujemy takie wnioski jak wniosek naukowy, gdzie tutaj badacze z zakresu nauk, no raczej humanistycznych i społecznych, taki wniosek mogą tutaj sobie realizować. Żeby taki wniosek realizować, trzeba mieć albo status samodzielnego pracownika naukowego, albo też być, nie trzeba być pracownikiem, ale trzeba mieć rekomendację naukową wtedy od takiego pracownika. Tutaj takie badania mogą też prowadzić dziennikarze, co jest bardzo ostatnio popularne, że właśnie dużo takich lokalnych działaczy, dziennikarzy bada sobie jakieś takie lokalne, ciekawe wątki. I taki wniosek wtedy musi mieć jakby rekomendację albo redaktora naczelnego, albo wydawcy dla konkretnej, byśmy powiedzieli, redakcji. Kolejny jakiś taki wniosek to jest typ wniosku, który może złożyć każdy obywatel z urzędu, przechodząc sobie po prostu z ulicy. Czyli to jest wniosek, na podstawie którego przychodzimy, wiemy, że ktoś był kiedyś funkcjonariuszem, załóżmy Służby Bezpieczeństwa, bądź funkcjonariuszem WSW, przychodzimy, składamy wniosek IPN-ie,
i my mamy prawo otrzymać jego tak zwane akta personalne. W ramach tych akt personalnych są informacje o przebiegu służby, prośba o przyjęcie do służby, oznaczenia, jakby cała taka przebieg tej służby. Ale tylko to. Nic, dodatkowo, dokładnie. To można ewentualnie na wniosek dziennikarski, naukowy, ale nie wolno takiemu Kowalskiemu wydać nic więcej. Bo ja wiem, tak, że są takie dokładnie. Różne historie, dokładnie. Gdzie też ludzie próbują sobie własne, prywatne lustracje robić, co to nie zawsze wychodzi z korzyścią. To jest takie kolokwialne pojęcia, tak zwana sąsiedzka lustracja, dzika lustracja. To tutaj też przed tym przestrzegamy i takie możliwości typu dzwonię do IBN-u, bo wiem, że mój sąsiad był tajnym współpracownikiem i pisał goteczkę, to takie możliwości. I to niczemu nie służy, tak naprawdę. To niczemu nie służy, a też trzeba pamiętać o tym, że osoba, która realizuje wniosek naukowy bądź dziennikarski, opublikuje jakąś informację, byśmy powiedzieli kontrowersyjną, no to ona bierze jakby odpowiedzialność za to, w jaki sposób to przedstawi. Pamiętajmy o tym, że jeżeli ktoś został zarejestrowany przez Służbę Bezpieczeństwa jako tajny współpracownik, to wcale nie oznacza, że on tym tajnym współpracownikiem był. I tutaj, jeżeli taka osoba napisze taką informację, no to osoba czuje się pokrzywdzona, może jakby dochodzić swoich praw w sądzie. Także to też bardzo cenne i tutaj każdego, kto realizuje te wnioski, czy naukowe, czy dziennikarskie, przestrzegam przed takim dzikim lustrowaniem, no bo to też... też nie jest odpowiednia forma. No to jest często podnoszony zarzut. Ja bardzo, bardzo wiele z ludźmi dyskutuję na różnych forach i albo tam w centralnym w inwentarzu IPN-u, który jest ogólnodostępny, nie ma tego, a ja wiem, że był. Tylko że właśnie w momencie, kiedy uzyskujemy już konkretny dostęp to na wniosek dziennikarski, prawda, że możemy samodzielnie sobie przeszukiwać zasoby, czy powiedzmy naukowy, to ten dostęp jest szerszy wówczas. Bo oczywiście, tak prywatnie z internetu, no to jest to, co Pan wcześniej wspomniał. Ograniczenie, powiedzmy, tej prywatnej, sąsiedzkiej ilustracji, która nie wpływa dobrze, powiedzmy, na wiele innych sytuacji. Pamiętajmy o tym, że w tym ogólnodostępnym inwentarzu nie mamy informacji, co dokładnie zawiera teczka. Mamy jakby tylko przepisany opis teczki, który... Sygnaturę są sygnaturę. Tak, czasami jest liczba stron, też nie zawsze jest sygnatura. Też miałem tutaj takie przypadki, że ktoś przychodził i mówi, że mnie oskarżają o to, że byłem tajnym współpracownikiem, a na inwentarzu jest jakby napisane, że teczka kandydata na tajnego współpracownika, czyli w gruncie rzeczy ta osoba mogła być też, właściwie była represjonowana w takiej zasadzie, że ją po prostu zbierano wszelkie informacje na temat tej osoby. To też jest bardzo takie charakterystyczne i często ludzie tego nie rozumieją. Dlatego też ostatnimi czasy, tak jak mówię, wzrosło zainteresowanie wnioskami naukowymi, czy też dziennikarskimi. Bardzo mi się podoba, że to jakby podlega pod takie regionalne badania, wątki mniej takie znane, nie ogólnopolskie, to jest odkrywanie takich lokalnych wątków, ale tam też ludzi przestrzegam przed tym, żeby jednak nie zbyt pochopnie pewnych rzeczy nie wyciąganie wniosków, tak jest. Ja wiem, bo ja sam wielokrotnie się spotkałem z takimi ciekawymi historiami, po dłuższej analizie, po jakimś większym poszukiwaniach okazywało się, że trafiłem na jakąś taką typową bzdurkę produkowaną przez, powiedzmy, jakieś tam organa bezpieczeństwa. No to dobrze, to porozmawialiśmy już o wnioskach, porozmawialiśmy już o tym, co możemy znaleźć i teraz jeszcze może tak na zakończenie, żeby już panu tutaj czasu nie zajmować, bo wiem, że pan ma za chwileczkę kolejnego gościa umówionego. IPN to nie tylko teczki, prawda? Był taki projekt takiego programu edukacyjnego. To może kilka słów na temat tej właśnie działalności edukacyjnej i coś szerzej. Dobrze, no to tak jak wspomniałem na początku, w Instytucie mamy jakby poszczególne piony, które zajmują się konkretnymi działaniami. Jakby kluczowym, zawsze najważniejszym dla IPN-u będzie zasób archiwalny, czyli ten pion archiwalny, byśmy powiedzieli. Drugi pion to jest taki pion edukacyjny, który to jest Biuro Edukacji Narodowej. W ramach tego pionu pracownicy IPN organizują wystawy, współpracują ze szkołami, z organizacjami społecznymi, starają się propagować, byśmy powiedzieli, te wartości historyczne i też patriotyczne. Kolejny pion to jest pion naukowy, który zajmuje się prowadzeniem badań naukowych, organizowaniem konferencji, to jest tak zwane Biuro Badań Historycznych. Kolejny pion to jest biuro lustracyjne, które zajmuje się weryfikowaniem właściwie oświadczeń lustracyjnych, które są składane w myśl zasad określonych w ustawie lustracyjnej. Kolejny, no to mamy taki pion, się podzielił prokuratorski, czyli Komisję Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. I tutaj z tą komisją jest taka sprawa, że ona prowadzi śledztwa w sprawie represji
nazistowskich, byśmy powiedzieli, ale to już oczywiście w gruncie rzeczy tych śledztw jest znacznie mniej i one jest jakby trudniej je badać, bo nie ma ani świadków, ani przede wszystkim nie ma też siłą rzeczy spraw. Tak, nieco więcej, znaczy nieco więcej jest też, byśmy powiedzieli, śledztw represji komunistycznych. Do tego mamy dwa nowe piony, które właściwie powstały stosunkowo niedawno, czyli mamy też Biuro Upamiętnienia Walki i Męczeństwa. To jest biuro, które zajmuje się opiniowaniem, czy dany patron może być, czy dana osoba może być patronem konkretnej ulicy, czy też sprawami pomnikowymi, szeroko rozumianą formą upamiętnienia. No i kolejny pion, no to mamy pion poszukiwań identyfikacji, kojarzony głównie z osobą, już słusznie, profesora Krzysztofa Szczęta. To jest pion, który zajmuje się poszukiwaniem tych miejsc, gdzie mogą być ewentualnie pochowane szczątki ofiar represji komunistycznych. I rzeczywiście, no, byśmy powiedzieli, że IPN to nie tylko teczki, a to też taka ciekawostka, że w IPN-ie mamy też całkiem sporo materiałów filmowych, czy też dźwiękowych, które również są udostępniane. I tutaj bardzo często taką popularną formą są z filmoteki bez... Filmoteki bezpieki, tak. Tak, które są ogólnodostępne na YouTubie i sobie można ją śmiało oglądać. To jest o tyle fajne, że tam puszczają materiał archiwalny, który znajduje się u nas, ale też zawsze poprzedzony krótką rozmową, byśmy podzieli fachowca z konkretnej dziedziny. Swego czasu na TVP Historia to bodajże prezentowało. Tak, a teraz można bez problemu oglądać sobie w domu na YouTubie, na komputerze, tak, to też jest o tyle komfortowe. Tak. No to myślę, że jeszcze jedno na samo zakończenie pytanie, bo jak wiemy, ciężkie czasy, był lockdown całkiem niedawno, nie wiemy jak to będzie za jakiś czas. I co z projektami, które IPN rozpoczął, właśnie mnie to bardzo nurtuje, na przykład Akademia Niepodległości, no uważam, że świetny cykl wykładów. Co dalej? Czy jest w ogóle coś przewidywane, czy już po prostu nie wrócimy do tego? W obecnej formie te wszystkie działania takie, gdzie byśmy się spotykali, byśmy powiedzieli w większym gronie, one są ograniczone i zawieszone. Cały czas odbywają się różnego rodzaju spotkania online organizowane przez Warszawską Centralę Instytutu Pamięci Narodowej. Natomiast na razie te wszystkie projekty, wydaje mi się, że one będą zawieszone w ramach możliwości, jeżeli oczywiście ta liczba zachorowań będzie też mniejsza, to myślę, że tutaj z Akademią Niepodległości w Zielonej Górze wróci.